Ja bym zorganizowała tutaj, bo to wszystko znalazłem u ciebie w pokoju. Tutaj jest twój pokój, sprzątam, tam jest inny pokój. Jest pokaż, całkiem. Jest no, lepiej posprzątany. No bo ja tutaj ci posprzątałam, ale chciałbym, że wiesz, nie robimy takie bałagan. Mama też ma troszeczkę słabszy pokój. Aż tak źle nie jest. Twoje siedzenie do tyłu. I posprzątamy nasz pokój. Tato ma doskonale pokój, tak jak zwykle. Jak? Kto wygra? Tato czy was? Nie. Co tam znalazłeś, chłopaku? No. Słyszycie, jak płakczą? Bo tato mówił, że mama zostanie. Śmieszny żart, tato. Ja jadę. Mogę wszyscy jechać z wami? No bo oni mówią, że cię lubią. Lubicie mnie? Szczególnie beczek z bambusem. Tutaj krzaka, słyszałem, że są zwierzaki jakieś. On jest głodny. My wszyscy jesteśmy głodni. Już się skończyło wszystkie rzeczy. Co? Rzeczy. Jesteśmy na puste, prawie z pieniędzmi i z jedzeniem. Krzaki. Więc wracając do Polski będzie głód i... Krzaki może coś złapiesz. Żmije też można usmażyć. Słyszałem, że jest dobra zupa żmijowa. Ale szukamy teraz coś... Szukamy. ...lepszego niż krakersy, bo nawet ja mam dość krakersy. Ja to już ci powie coś. Ja mam dość krakersa. Ja nie mam. Miesiąc na krakersy to już... Ja nie mam. Nie. Cały czas krakersy, nic innego. To fakt. Tego pocieszne jedzenie mam dość. My marzymy, teraz Ina nam spytała kilka razy dzisiaj, ona spytała, mamo, czy możemy jechać do baru? Tato, możemy jechać do baru? Bo mamy pyszny bar mleczny u nas w Kamienogórze i my marzymy o placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym. Może dzwonimy do babci i poprosimy o rosół i naleśniki? O, już coś pyszniejsze niż to byśmy chcieli. Mogłabym zjeść arbuz jeszcze. Ja nie wolę. Ja wolę. Babciu, zróbmy naleśniki i ciasto twoje. Proszę cię. Jedziemy do domu powoli, babci nam zrób rosół, naleśniki i szarlotka, Ilia? 140. Chcemy szarlotka, czy co chcemy od babci? Bo może jak babcia obejrzy, ona będzie nam coś gotować, chłopaku. Split 140. Naleśniki, tak? Szaczory. Z dżemem czy serem? Alubera. Też nie wiem. Serem. Babcia, poprosimy o... Tato gada głupoty cały czas. I rozmaryn. Głupoty. Naleśniki z serem. Tak, Ilia? Tak. Bardzo dobrze. Bardzo ciekawe miejsce tutaj.
między Dubrovnik i Split. Jest bardzo ciekawy taki korridor. Jechać, to jest za darmo, to nie jest autostrady, który kosztuje pieniądze i jedziesz i nagle jest całe fury ludzi, którzy sprzedają swoje własne owoce. Nieretwa? Dobrze mówię? Region tutaj się nazywa... Nieretwa. 10 razy wam musiałam tłumaczyć. Przychodźcie, tu jest oliwa z oliwek świeże, ciskane. Inni pryskają według... No ale zawsze mówią, że mnie pryskają, ale może rzeczywiście nie pryskają. Mało mówią, mało. Ale ciekawe rzeczy. Okej, kochani, nie jesteśmy aż taki biedni, co? Mamy co pić, kupiłam sok z bruskwinia. Wycofam teraz, jeśli nas nie zablokują. Dobrze. Mam arbuz, mam pomidory na kolację, mam winogrony, mam nektarynki. Wszystko mam. Ilia, już zadowolony? Tak? Ja też. Zaraz wskoczymy do oceanu. Zobaczcie takich chmury. I rybka będzie nam z ogona wystawać. Wieczorem i znaleźliśmy camping i tak wygląda sytuacja. Dobra, idziemy spać, kładamy dzieci, co? Good morning! Po raz ostatni. Tutaj jest nasz camp. Tutaj jest nasz nowy ocean. Piękne. Tutaj są nasze nieciekawe chmury. Dzisiaj myśleliśmy, że zostaniemy tutaj, pływamy i śpimy tam. Niu! Jestem, opaku! Okej, ale... Za zimno? Tak! Ale spada! Czemu? Czemu jesteś smutny, Ilia? Nie chcesz być na kamerę? Nie. Okej. Okay. Ale nie o to chodzi, że nie chcę być na kamerze. Tylko? Bo jestem smutny, bo tato nie chce gotować pasty i dopiero w domu. O. No coś, musimy gotować dla was. Słuchajcie. Przygotujmy samochód. Pakujemy wszystko. I jedziemy do Polski. Dzisiaj? Jesteście gotowi? Dzisiaj jedziemy do Rędzin. Bez żadnych przystanków? Bez. Dacie rady? Szykuję wszystko w samochodzie. Owoce miję. Krakersy do samochodu przygotuję. Bo i mnie musimy stanąć, tym krótsze jest nasz wyjazd. Zróbmy papa. Albo twój, albo inny. Zrób papa. Koniec naszej wakacji, Whisper. Już jedziemy do domu, Whisper. Papa. I cześć, Polski. Tęskniliśmy za tobą. Kurde. Jeszcze raz deszcz pada, ale namiot jest zapakowany, to jest sukces. Teraz gotujemy śniadanie. Oddycham. Ja już przygotuję się moje komórki na długi dzień w samochodzie. Ale teraz muszę uspokoić.
głucha końska? Głodna, głodny. Gotuje. Galaretka. Jaglane. Bo dużo wiatr jest, więc tak wygląda nasze gotowanie się dzisiaj. I tutaj jest nasz ocean. Okej. Moje śniadanie. Dzieci śniadanie gotowe. Jedzą śniadanie. Jedną, drugą. Ten już jadę, trynka. Do gazu nie bierę. Nie bierę się. Pokaż się, jak zjadłeś pięknie cały nektarynka. Jak się zjadłeś, chłopaku. Tato ma jogurt z owocem. Zjemy śniadanie. I ostatnia rzecz. Muszę robić przed wyjazdem. Ostatni raz. Idę pływać. No nie wiem. Najlepsze wakacje w życiu. Idę się kąpać. Jedziemy do was, kochani. Wracamy do Polski. Jesteśmy w domu. Best driver ever. Idziemy spać. Już śpią. Babcia zrobiła rosół.